Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Jak się czujesz, Martin? Dobrze. A ty? Jeszcze lepiej. Dalej robimy swoje i nie widać końca. Będziemy mówić o kamieniu zgorszenia. Ten kamień jest kamieniem zgorszenia od czasu buntu w niebie. Był nim nawet przed stworzeniem ziemi. Można sobie wyobrazić, ilu aniołów się o niego potknęło. Jedna trzecia z nich. A to pewnie miliardy. Ponieważ kamień zgorszenia istniał i nadal istnieje, musimy się pomodlić. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za kamień, w którym możemy pokładać naszą wiarę. Pomóż nam odkryć, kim i czym on jest, a także uświadomić sobie, że nie możemy go odrzucić. Pomóż naszym widzom i nam poprzez oświecenie Duchem Świętym. Pomóż nam zrozumieć, jakie to ważne. W imieniu Jezusa. Amen. W Mateuszu 21:42 Jezus powiedział: czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Martin, ten kamień zgorszenia to oczywiście Jezus. Odrzucili go wtedy, a diabeł jest zdeterminowany, by ludzkość odrzucała go w każdym czasie, zwłaszcza teraz. Biblia mówi, że bramy piekielne nie przemogą faktu, że on jest skałą, kamieniem zgorszenia. Nie Piotr, tylko on. To bardzo ważny i skomplikowany temat, bo wiele osób uległo zwiedzeniu. Kiedy mówimy o tego typu sprawach, może to brzmieć brutalnie. Każdy, kto nie uwzględnia Jezusa, w zasadzie brata się z Antychrystem. I jest zgubiony. Oczywiście, Bóg patrzy na serce każdego człowieka, jego przeszłość i wiedzę, którą posiada. I światło, na światło, które otrzymał. Nie oceniamy tutaj jednostek i nie mówimy, kto pójdzie do nieba, kto nie. Skupiamy się na systemach. Przejdźmy od razu do rzeczy. Cytat z The Review and Herald. Śmierć Jezusa Chrystusa dla odkupienia człowieka uchyla zasłonę i odbija światło setki lat wstecz na całą instytucję żydowskiego systemu religijnego. Bez śmierci Chrystusa cały ten system był bez znaczenia. Cała symbolika, całe prawo ceremonialne, wszystkie ofiary, wszystko wskazuje na jedną rzecz. Jeśli usunie się z tego równania Chrystusa, staje się to jedynie ceremonią i bezużytecznym rytuałem. Właśnie to się stało. Bez śmierci Chrystusa cały ten system był bez znaczenia. Żydzi odrzucają Chrystusa i dlatego cały ich system religijny jest dla nich nieokreślony, niewytłumaczalny i niepewny. Mówimy tutaj o narodzie, a nie o jednostkach, ponieważ są wśród nich osoby, które zaakceptują kamień zgorszenia. Przywiązują oni taką samą wagę do mrocznych ceremonii, symboli, które spotkały swoje wypełnienie, jak do dziesięciorga przykazań, które nie były cieniem, ale rzeczywistością tak trwałą jak tron Jahwe. Śmierć Chrystusa wywyższa żydowski system symboli i obrzędów, pokazując, że były one wyznaczone przez Boga i miały na celu utrzymanie żywej wiary w sercach Jego ludu. Były ważne, ale symbol napotkał swoje wypełnienie. Przeczytam, co ma do powiedzenia Micheasz, rozdział 6, werset 6.
Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami i rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko, na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Ofiara ma znaczenie tylko wtedy, gdy rozważamy w niej Chrystusa. Jeśli nie skupiamy się na Chrystusie, wszystko, co robimy, jest tylko rytuałem. To rytuał, ceremonia, liturgia, całkowicie pozbawiona Chrystusa. Wiadomość z ostatniej chwili. Rzym i do pewnego stopnia Watykan, chociaż nigdy nie przyznali się do posiadania obiektów świątynnych, są gotowi zwrócić naczynia ze świątyni. To najświeższe wieści. Niedawno, krótko po żydowskich dniach pokuty, na stronie Israel 365 News pojawił się fascynujący artykuł o włoskim deputowanym, najwidoczniej woli pozostać anonimowy, który odbył wideorozmowę z ministrem dziedzictwa narodowego Izraela, Amichajem Eliyahu. Włoski poseł oświadczył, że Włochy są gotowe zwrócić Izraelowi utracone naczynia świątynne i że najwyższy czas to zrobić. W Izraelu zawrzało. Czy może to być prawda? Artykuł okazał się hitem w wierzących społecznościach żydowskich i chrześcijańskich. Nie można oddzielić społeczności chrześcijańskiej od tej drugiej, zwłaszcza teraz. Najwyższy czas. Niezależnie od tego, czy faktycznie będzie to miało miejsce, wywołuje to szum religijny. Dobra wiadomość jest taka. Obecnie Watykan ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza, że posiada jakiekolwiek przedmioty ze świątyni jerozolimskiej, takie jak złota menora, święte stoły, ołtarze, szaty kapłańskie i tym podobne. Odbyły się dyskusje i wideorozmowy z wysoko postawionymi urzędnikami. W przeszłości zaprzeczali, że posiadają te obiekty, ale faktem jest, że zostały przewiezione do Rzymu. Jeśli nadal istnieją, to muszą gdzieś być. Watykan to logiczne miejsce. Są tam ukryte praktycznie od 2000 lat, odjąć 70. Jeśli to prawda. Właśnie tak twierdzą. To artykuł z House of David Ministries. Codziennie z biura widzę łuk Tytusa. Ten minister, który przemawia do Izraela, ten polityk, który z pewnych powodów nie chce się ujawnić. Nie sposób go przeoczyć, jest wielki i imponujący. Każdy może zobaczyć, co jest na nim przedstawione. Oto łuk Tytusa. Żydowscy niewolnicy wynoszący z kraju żydowskie obiekty świątynne. Widać tu wyraźnie menorę i inne obiekty. 2000 lat temu was pokonaliśmy, to Rzym. Zniszczyliśmy waszą świątynię, zmasakrowaliśmy wasz naród, włącznie z ukrzyżowaniami. Wygnaliśmy Żydów na cały świat. Chyba na to zasłużyliście. Mówi tak, ponieważ żydowscy zeloci zabili wielu rzymskich żołnierzy podczas pierwszego oblężenia. Cały czas zachowywali się jak terroryści. Zabili tyle ludzi, że tamci w końcu mieli dość. Podczas pierwszego oblężenia, gdy armia rzymska się wycofała, żydowscy zeloci zaszli ich od tyłu i wielu z nich zabili. Właśnie dlatego Tytus powrócił i zniszczył Rzym. Mówi o tym tradycja żydowska. Minęły 2000 lat i od tego czasu przeszliście głęboką przemianę.
Powróciliście do ziemi Izraela i chyba na to zasługujecie. Bóg obiecał, że pewnego dnia powrócicie. Ten czas nadszedł. Nie wydaje mi się, żeby rozumieli symbolikę. Nie, nie rozumieją fragmentu "Wasz dom pusty wam zostanie". To prawda, ale tak wygląda rzeczywistość. W dyspensacjonalizmie ludzie wierzą właśnie w to, że będą dwie dyspensacje. Jedna będzie dotyczyć Żydów, a druga chrześcijan. Ale jak mają się one spotkać, jeśli nie zawierają w sobie kamienia zgorszenia? To niemożliwe. Oto artykuł naukowy, który został opublikowany w Akademii. Przeczytamy streszczenie, żebyśmy mieli tylko kontekst. Teopolityka w Ziemi Świętej. Chrześcijański syjonizm i żydowski syjonizm religijny. To zła nazwa, oksymoron. Chrześcijański syjonizm to oksymoron. Chrystus tutaj nie pasuje. Nie. Połowa go akceptuje, a druga połowa odrzuca. Pewien człowiek z Sanhedrynu powiedział, że wolą iść do Auschwitz niż przyjąć Jezusa. Pokazywaliśmy ten film wiele razy, więc nie będziemy puszczać go znowu. Ortodoksyjni Żydzi nie akceptują Jezusa. Nadal wierzą, że Chrystus dopiero przyjdzie i tym samym go odrzucają. Ten członek Sanhedrynu powiedział, niech chrześcijanie wierzą, że to był Jezus, ale my w to nie wierzymy. Nie wierzymy, że to był Jezus. Żydowski syjonizm religijny. Niniejszy artykuł poświęcono teopolitycznej podstawie chrześcijańskiego syjonizmu w USA i żydowskiego syjonizmu religijnego. Polityczna bojowość charakteryzująca te dwa milenarystyczne, mesjanistyczne ruchy stanowi wciąż niedostatecznie zbadany aspekt, którym obecnie należy się zająć ze względu na jego bezpośrednie i długoterminowe implikacje w kluczowej i niestabilnej kwestii izraelsko-palestyńskiej w domenie krajowej USA i Izraela oraz w szerszej społeczności międzynarodowej. Pytają, jakie to ma znaczenie? Skąd ten polityczny szum? Dlaczego są gotowi iść na wojnę? Przejść przez cały ten chaos? O co chodzi? Ma to związek z poglądem religijnym, który głosi, że dzieci Izraela powrócą do Ziemi Świętej, a świątynia zostanie odbudowana. Ale Jezus powiedział, że będzie ona pusta. Świątynia była miejscem składania ofiar. To miejsce, gdzie wszystko się łączyło, aby skupiać się na Chrystusie. Chrystus przyszedł i wypełnił świątynię, a oni go odrzucili. Kiedy ofiara została złożona, a On jedną ofiarą uczynił nas na zawsze doskonałymi, składanie innych ofiar nie ma sensu. Świątynia nie ma sensu. Zatem jak chrześcijanie i Żydzi mogą jednocześnie dążyć do ideału, który nie jest biblijny? Nie mogą. Chęć odbudowania świątyni to policzek wymierzony Jezusowi. Wiemy, że mają taki pogląd. Fakty historyczne pokazują, że wielu Żydów w dzisiejszym Izraelu nie jest potomkami pierwotnych Żydów, tylko tych, którzy zostali nawróceni na judaizm. Mamy tu wiele politycznych kwestii.
Procesy sakralizacji polityki i upolitycznienia religii przejawiały się już w niezliczonych formach w ciągu ostatnich stuleci. Jednak chrześcijański syjonizm i żydowski syjonizm religijny są zjawiskami bezprecedensowymi, biorąc pod uwagę ich wyjątkowy, hybrydowy charakter, znaczenie polityczne i zasięg. Mobilizującą atrakcyjność wśród wierzących, umiejętności organizacyjno-komunikacyjne i stopień instytucjonalizacji. To ogromny system. Rząd i religia łączą się w polityczno-religijny system, który jest gotowy użyć siły militarnej, aby wdrożyć to, w co wierzy. Czy Biblia nie mówi, że Kościół i państwo się połączą? Tak, chociaż nie powinny. To nie biblijne. Ogranicza się to tylko do Stanów Zjednoczonych? Nie, dotyczy to całego świata. Ponieważ Izrael jest w to zaangażowany, każdy, kto przyjmie ten sposób myślenia, również będzie zaangażowany. Nieważne, czy mieszka w Europie, czy w jakimkolwiek innym kraju, wszystkie oczy są skierowane na Jerozolimę. A kamień zgorszenia? Leży z boku. Cytat z The Home Missionary. Zbawca powiedział, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota. To dosyć jasne. Lecz gniew Boży ciąży na nim, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Była już mowa o Żydach. Odrzucają Jezusa jako Mesjasza. Nawet jeśli są Żydami mesjanistycznymi, wyczekiwany przez nich Mesjasz jest wybawicielem narodowym. To nie Bóg przychodzący po swoją oblubienicę i nie wybawia nas z niewoli grzechu. To wybawienie narodowe. W islamie jest identycznie. Islam jest z tym ściśle związany, bo obie religie mają te same zabytki sakralne. Dalej w artykule czytamy. Mahometanizm ma swoich wiernych w wielu krajach, a jego zwolennicy zaprzeczają boskości Chrystusa. Czy ta wiara powinna być propagowana? Czy zwolennicy prawdy nie powinni okazywać gorliwości w obalaniu błędu i nauczaniu ludzi o praistnieniu jedynego Zbawiciela świata? Jakże potrzebujemy ludzi, którzy będą szukać Słowa Bożego im uwierzyć, którzy przedstawią światu Jezusa w Jego boskiej i ludzkiej naturze, reprezentując Ducha i głosząc z mocą, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jakże potrzebujemy wierzących, którzy będą teraz przedstawiać Chrystusa w życiu i charakterze, którzy będą wysławiać Go przed światem jako blask chwały Ojca, głosząc, że Bóg jest miłością. To przesłanie jest sprzeczne z islamem i judaizmem w jego obecnej postaci, ponieważ obydwie religie odrzucają kamień zgorszenia. Nie oznacza to, że jesteśmy islamofobami czy antysemitami. Nie występujemy przeciwko ludziom, tylko przeciwko systemowi, który musi zostać zdemaskowany. System chrześcijański ma zasadę, że Jezus jest jedyną drogą. To Boża zasada. Możemy pomówić też o wszystkich innych religiach, a ich wyznawcy poczują się urażeni. Nic na to nie poradzimy. Potrzeba gorliwości, by przedstawiać Chrystusa w Jego boskiej i ludzkiej postaci, bo to jedyna droga do zbawienia. Martin, gdybyś był na drodze do zniszczenia i powiedziałbym ci, że idziesz w niewłaściwym kierunku, że musisz iść inną drogą, która doprowadzi cię do właściwego miejsca, to czy stałbym się twoim wrogiem? Niestety właśnie tak działa świat, ale nie powinno tak być.
Zostało to obnażone już dawno temu. Reformacja zrobiła to ponownie. To słowa Marcina Lutra, sam Turek. Dzisiaj zamiast Turek powiedzielibyśmy Islam. Sam Turek, który wierzy, że istnieje tylko jeden Bóg, który stworzył wszystkie rzeczy, pozwala Chrystusowi pozostać prorokiem, chociaż zaprzecza, że jest on zrodzonym, prawdziwym i naturalnym Synem Bożym. Ale ja, niech będzie pochwalony Bóg, nauczyłem się z Pisma Świętego i przez doświadczenie w moich próbach, pokusach i zaciekłych walkach z diabłem, że ten artykuł o człowieczeństwie Chrystusa jest najpewniejszy. Nic nie pomogło mi bardziej w wielkich duchowych pokusach niż moja pociecha w tym, że Chrystus, prawdziwy, wieczny Syn Boży, jest naszym ciałem i kością, jak mówi święty Paweł w liście do Efezjan. Gdyż jesteśmy członkami z Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Kiedy chwytam się tej tarczy wiary, szybko odpędzam tego niegodziwca ze wszystkimi jego ognistymi strzałami. Nawet reformacja mówi nam, że nie ma innej drogi do zbawienia niż przez Jezusa Chrystusa. Reformatorzy wyraźnie to potwierdzili. Bóg od początku mocno trzymał się tego artykułu i bronił go przed wszystkimi heretykami, papieżem i Turkami, a następnie potwierdził go wieloma cudownymi znakami, tak, że wśród wszystkich, którzy się temu sprzeciwiali, zostało wprowadzone zamieszanie. Ma rację. Kamień zgorszenia ciągle tu jest i nadal stanowi kość niezgody, a raczej kamień niezgody. Nic się nie zmieniło. Ale wciąż o tym rozmawiamy, a to oznacza, że bramy piekielne go nie przemogły. Amen. Tutaj mamy artykuł pochodzący ze źródła masońskiego, z Conejo Valley Lodge. Został on opublikowany w 2018 roku. Niezwykłe połączenie masonerii i Izraela. Mówiliśmy o tym już wcześniej, ale teraz opowiada nam o tym źródło masońskie. 2 listopada 1917 roku Balfour napisał doniosły list do najbardziej wpływowego żydowskiego przywódcy Wielkiej Brytanii, lorda Waltera Rothschilda. Artykuł wspomina też, że oczywiście było to poprzedzone dyskusją między Winstonem Churchillem i innymi zaangażowanymi osobami. List ten, który zaczyna się słowami „Rząd Jego Królewskiej Mości przychylnie patrzy na ustanowienie w Palestynie siedziby narodowej dla narodu żydowskiego”, stał się podstawą prawną podziału Palestyny i ustanowienia państwa żydowskiego. Skoro mowa o podziale, jest to rozwiązanie dwupaństwowe. Obecnie pojawia się wiele artykułów o tym, że wojna tocząca się w Strefie Gazy tak naprawdę zagraża rozwiązaniu dwupaństwowemu. Może chcą, aby Izrael znów stał się jednością, a wtedy decydowaliby o polityce i sytuacji religijno-politycznej. Bez względu na to, czy tak się stanie, czy też nie, to ciekawe, że taki był pierwotny pomysł. 19 listopada 1947 roku, tuż przed ważnym głosowaniem w ONZ w sprawie podziału Palestyny, Weizmann poleciał do Waszyngtonu, aby lobbować u amerykańskiego prezydenta Harry'ego Trumana. Po krótkim spotkaniu Weizmann przekonał skonfliktowanego Trumana, by poparł utworzenie państwa żydowskiego, a Truman przystąpił do działania i mocno namawiał wielu delegatów, aby zapewnić, że rezolucja opowiadająca się za podziałem otrzyma wystarczającą liczbę głosów. 29 listopada 1947 roku przy 33 głosach za, 10 przeciw i 13 wstrzymujących się rezolucja ONZ nr 181 stała się międzynarodową podstawą do ustanowienia współczesnego państwa Izrael.
Potem twierdzą, że praktycznie wszyscy zaangażowani byli masonami wysokiego stopnia. Są z tego dumni. Dlatego umieścili to na swojej stronie. To państwo masońskie nie jest państwem pochodzącym od Boga. Ludzie muszą zdać sobie z tego sprawę. Nie jest to wypełnienie proroctwa biblijnego, tylko zaplanowany wymysł. Jeśli to prawda, dlaczego istnieje? A skoro istnieje, musi być fałszerstwem. Skąd to się bierze? Wiele razy mówiliśmy, że to działalność jezuickiej kontrreformacji. Chcą zmusić cały świat do zaakceptowania fałszywej interpretacji religijnej, mówiącej, że Antychryst pojawi się w przyszłości w odbudowanej świątyni żydowskiej. Ma to na celu odwrócenie uwagi od papiestwa jako prawdziwego Antychrysta. Czy reforma wskazała papiestwo jako Antychrysta? Bez dwóch zdań. Czy spełnia ono wszystkie biblijne kryteria z Daniela i Objawienia? Tak. Czy może to być coś innego? Nie. Czy Biblia rozwija te kwestie i mówi, że istnieją inne możliwości przyjścia Antychrysta? Czy tylko jedna? Tylko jedna. Czyli musi to być fałszywa interpretacja. Kolejne fałszerstwo w wykonaniu mistrza odwracania rzeczywistości. Jeśli zbierzemy wszystkie systemy religijne razem, a większość lub 99% z nich nie przyjmuje Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i odrzuca kamień zgorszenia. To artykuł z The Washington Post. Połowa ewangelików popiera Izrael, ponieważ wierzy, że to ważne dla wypełnienia się proroctw dotyczących końca czasów. Boża obietnica dana Abrahamowi i jego potomkom obowiązuje po wsze czasy. To prawda, ale stajesz się potomkiem Abrahama dopiero, kiedy jesteś w Chrystusie. Zapominają o tym zdaniu. Całkowicie. W liście do Galacjan czytamy, jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama. Badanie postaw ewangelików wobec Izraela wykazało, że znacznie ponad 60% badanych zdecydowanie zgadza się, że Izrael jest ważny. Well over 60%, 66, two-thirds. That's amazing. Niesamowite. Warto też zwrócić uwagę na inną część wypowiedzi Jeffersa dla CNN. Powiedział, że Jerozolima to podstawa proroctwa. Proroctwo to jest biblijną przepowiednią powrotu Jezusa i początku pochwycenia Kościoła. Mamy tu zamieszanie? Ewidentnie. Będzie miało miejsce pochwycenie? Tak, kiedy Jezus przyjdzie nas zabrać. No właśnie. A czy będzie to sekretne pochwycenie? Nie. Czy Biblia mówi coś o sekretnym pochwyceniu? Nic a nic. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Pochwycenie nastąpi raz, gdy Jezus przyjdzie zabrać swój Kościół. Duchowy Izrael z powrotem do siebie. Ciekawe, że połowa ewangelików wspiera Izrael, ponieważ wierzy, że jest on ważny. Prawie 80% się z tym zgadza. Ale w świecie ewangelicznym musi być wielu, którzy są zagubieni. Zastanawiają się, jak to możliwe, że powinni mieć sojusz i że ta dychotomia myślenia ma pasować do proroczej wizji. Martin, jeśli masoneria jest narzędziem do stworzenia tego systemu i ma wypełnić hipotetyczną proroczą wizję, która nie jest biblijna, i zastąpić nią wizję biblijną, to jak możemy jej ufać? Oto cytat Selected Messages. Oszustwo przewija się przez te tajne stowarzyszenia. Nikt nie może być z nimi związany i być wolnym człowiekiem przed Bogiem i niebem. Taka prawda.
Moralna natura jest sprowadzana do tego, co Bóg uznaje za niesprawiedliwe, co jest przeciwne Jego woli i Jego przykazaniom. Ten, kto wyznaje miłość do Boga, może w tych stowarzyszeniach zajmować stanowiska, które są nazywane zaszczytnymi, ale w oczach Boga plami honor chrześcijanina i coraz bardziej oddala się od zasad sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Wypacza swoje moce, które zostały nabyte krwią Jezusa. Przedaje swoją duszę za bezcen. Mocne słowa. Po przeczytaniu tego należy się zastanowić, czy chce się być częścią tych tajnych stowarzyszeń albo czegoś, co się z nich wywodzi. W objawieniu swoich sprawiedliwych sądów Bóg rozbije wszystkie te stowarzyszenia. Kiedy sąd się odbędzie i księgi zostaną otwarte, ujawniona zostanie niechrześcijańskość całej konfederacji. Ci, którzy decydują się zjednoczyć z tymi tajnymi stowarzyszeniami, oddają hołd bożkom tak bezsensownym i tak bezsilnym co do błogosławienia i zbawienia duszy, jak bogowie hindusów. Kolejny wielki system religijny z ponad miliardem wyznawców. Oni również odrzucają kamień. Jeśli nie ma kamienia, to nie można prawidłowo zbudować budynku. Tutaj chodzi o Jezusa, o wybór. Czy akceptujemy Jezusa jako Zbawcę? Kim On jest? Tylko kolejnym prorokiem, jak twierdzi Islam? Oszustem, jak mówią ortodoksyjni Żydzi, czekający na kogoś innego? Jezus, na którego czekają, jest tylko Wybawicielem Narodowym, a nie samym Bogiem, który przyjdzie, aby zabrać ich do nieba. Oto kolejny cytat. Następnie wskazano mi ludzi, którzy są w wielkim błędzie, wierząc, że ich obowiązkiem jest udanie się do Starej Jerozolimy. Myślą, że mają tam do wykonania pracę przed przyjściem Pana. Taki pogląd ma odciągnąć umysł i zainteresowanie od obecnego dzieła Pana, zgodnie z poselstwem trzeciego anioła. Mówiliśmy o trzecim aniele. Sednem jego poselstwa jest sprawiedliwość z wiary w prawdę. Nie przyjmuj znamienia zwierzęcia. Nie przyjmuj fałszywego systemu kultu, który jako dzień odpoczynku ustanawia niedzielę, a nie szabat. Ponieważ ci, którzy myślą, że mają jeszcze udać się do Jerozolimy, będą na tym skupiać swoje myśli, ich środki nie będą oddane prawdzie, tylko sprowadzeniu do Jerozolimy siebie i innych. Widziałam, że taka misja nie przyniosłaby nic dobrego, że zajęłoby to dużo czasu, aby bardzo niewielu Żydów uwierzyło nawet w pierwsze przyjście Chrystusa, a tym bardziej w Jego drugie przyjście. Widziałam, że szatan bardzo zwiódł niektórych w tej sprawie i że dusze wokół nich na tej ziemi mogłyby otrzymać od nich pomoc i być prowadzone do przestrzegania przykazań Bożych, ale oni pozostawiali je na zatracenie. Przez skoncentrowanie się na Jerozolimie i na tym, co się tam dzieje, ginie wiele dusz, ponieważ nie głosimy Ewangelii. Wspominaliśmy już o tym, że nie można skupiać się na jednej grupie, szczególnie koncentrować się na tych ludziach albo tamtych. Wtedy ktoś inny będzie zaniedbany. Czy przesłanie o kamieniu zgorszenia musi dotrzeć do islamu? Tak. A do judaizmu? Tak. A do syjonizmu? Tak. A do hinduizmu? Zdecydowanie. A do zagubionego chrześcijaństwa? Skupiają się na miejscu, zamiast pracować nad swoimi sercami i przygotowywać się na przyjście Chrystusa. Dotyczy to wszystkich. Nikt nie jest wyróżniany. Cytat z Early Writings. Widziałam też, że Stara Jerozolima nigdy nie zostanie odbudowana. Co to oznacza, że świątynia nie zostanie odbudowana? Nigdy nie będzie można jej odbudować. Dlaczego nie należy tego robić? Jak już wspomnieliśmy, to pokazuje, że odrzuca się Chrystusa. To chęć wdrożenia systemu i rytuału, który pokazuje Chrystusa, ale w którym nie ma Chrystusa.
To negacja jedynej ofiary, która na zawsze uczyniła nas doskonałymi. I że szatan robił wszystko, co w jego mocy, żeby skupić umysły dzieci Bożych na tych sprawach teraz, w czasie zgromadzenia, aby powstrzymać je od poświęcenia całego swojego zainteresowania obcemu dziełu pańskiemu i spowodować, że zaniedbają przygotowanie na Dzień Pański. Mamy przesłanie do głoszenia, a brzmi ono: przyjmijcie Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela już teraz. On musi zostać przyjęty. Te systemy religijne go odrzucają. Nie możemy być ich częścią. Kolejny cytat. Mężczyźni i kobiety mogą z pożytkiem studiować wolę Bożą. Niech młodzi mężczyźni i młode kobiety, póki trwa w nich młodzieńczy zapał, zaczną studiować Słowo Boże, które wyraża Jego wolę. Kroki Chrystusa są z pewnością oznaczone w Słowie. Idźcie tam, gdzie można je dziś znaleźć. Nie starajcie się wracać do ziemi, po której przed wiekami stąpały stopy Chrystusa. On mówi: kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Możemy dowiedzieć się o wiele więcej o Chrystusie, podążając za Nim krok po kroku w dziele odkupienia, szukając zgubionych i ginących, niż podróżując do Starej Jerozolimy. Chrystus zabrał swój lud do swojego kościoła. Powinniśmy to podkreślić, zdecydowanie, nawet cały ten fragment. Tak, to bardzo ważne. Trzeba zaznaczyć, że z tego systemu tysiące Żydów przeszło do systemu chrześcijańskiego, bo był wypełnieniem ich symboli i cieni. Prawda leży w prawdziwym chrześcijaństwie, które nie odrzuca kamienia zgorszenia. Kościół zostawił ten system rytuałów, aby stać się ciałem Chrystusa. Zrozumieli znaczenie rytuałów i ich wypełnienia, dlatego zasłona rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, bo stary system został zniesiony. Jezus usunął każdą starożytną ceremonię, nie dał wolnej ręki, by przywrócić te obrzędy lub zastąpić je czymkolwiek, co przypominałoby stare dosłowne ofiary. To dość jasne i biblijne. Fakt, że napisała to właśnie ta osoba, nie czyni tego niebiblijnym. To jest biblijne. Pan wymaga od swego ludu wyłącznie duchowych ofiar. Tak też czytamy w Michałaszu. Wszystko, co odnosi się do jego kultu, znajduje się pod nadzorem Ducha Świętego. Jezus powiedział, że Ojciec pośle Ducha Świętego w Jego imieniu, aby nauczył Jego uczniów wszystkiego i przypomniał im wszystko, co im powiedział. Martin, kiedy Paweł poszedł nauczać w pewnym miejscu i byli tam ludzie, którzy przyjęli Jezusa, ale nie wiedzieli nic o Duchu Świętym, zapytał ich, czy otrzymali Ducha Świętego. Odpowiedzieli mu, że nigdy o Nim nie słyszeli. Jeśli prawdziwy Duch nie działa i jesteśmy kierowani z powrotem do symboli i cieni, to kierować nas w tym kierunku musi zły duch i nieczysty ptak, który sprawia, że ponownie staje się to częścią Babilonu. Przekleństwo spoczywa na Jerozolimie. Pan wymazał te rzeczy, które ludzie chcieliby czcić w Jerozolimie i wokół niej, a jednak wielu czci przedmioty w Palestynie, podczas gdy zaniedbują patrzenie na Jezusa jako swojego orędownika w niebie niebios. To artykuł The Review and Herald. Trafna uwaga. Widzimy to obecnie. Wszyscy są wstrząśnięci, bo istnieje możliwość, że artefakty świątynne powrócą do Jerozolimy. Zapominają jednak o Jezusie. Czy to ważne, abyśmy rozumieli Jezusa, Jego misję? Na czym polega Jego misja? Uratować wszystkich, za których umarł. Czy dotyczy to też Żydów? Każdej osoby. A Mahometan, Hindusów, szamanów, kogokolwiek. Czcicieli natury, wyznawców New Age, ateistów. Każdego.
Łukasz 16:16. Prawo i prorocy byli do Jana. Koniec, kropka. Byli do Jana Chrzciciela, potem koniec. Odtąd jest głoszone Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. Prawo i prorocy byli do Jana. Jeśli ktoś ma zamiar to powtórzyć, odrzuca ten werset Pisma Świętego. Równie dobrze może wyrzucić to z Biblii. Mateusz 11:12. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Porwali je? Ile osób zostało zabitych? Miliony. Czy bramy piekieł zwyciężyły? Nie, ani trochę. Czyli musi to być prawda. Inaczej królestwa by nie było. Przez te 2000 lat szatan usilnie próbował się go pozbyć. Próbował pozbyć się Biblii i prawdziwego chrześcijaństwa, mieszał z nim pogaństwo, zmienił prawo Boże, zrobił co w jego mocy, aby usunąć Chrystusa z tego systemu. Wymyślił teorię, by przenieść proroctwa w przyszłość lub przeszłość, zrobił wszystko, co tylko mógł. Stworzył fałszywy system, który ma zająć miejsce prawdziwego chrześcijaństwa. To nonsens. Nic do siebie nie pasuje. Dzieje apostolskie 28:31. Głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. To nasza misja. Wszystko inne to mydlenie oczu. Psalm 2, werset 8. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Mowa o Jezusie. Miał wziąć w posiadanie cały świat, a nie koncentrować się na jednym małym narodzie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i radujcie się z drżeniem. Pocałujcie Syna, by się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w drodze, gdyby Jego gniew choć trochę się zapalił. Błogosławieni wszyscy, którzy Mu ufają. Ufają Mu? Niestety, wszyscy Go odrzucają. To Stary Testament. Czytaliśmy to wiele razy. To proroctwo. Po raz kolejny go odrzucili. Marek 1:15. I mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Prawo i prorocy byli do Jana. Marek 4:11. A on im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach. Nadal są w przypowieściach. Nie rozumieją. Bóg wciąż próbuje różnych sposobów, aby każdy mógł to zrozumieć. Oni to odrzucają. Podoba mi się to tło. Kamień zgorszenia. Droga, prawda, żywot. Pisze na piasku. Według mnie on wciąż pisze i prosi, abyśmy zdali sobie sprawę, że problemem są nasze grzeszne serca. Też tak uważasz? Całkowicie się zgadzam. Psalm 110:4. Przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Można odebrać to kapłaństwo? Nie, Bóg był wcześniej i będzie na zawsze. Czyli cała ta konfederacja bez Chrystusa zostanie usunięta. Będzie jak pył pojawiający się, gdy kamień uderzył w stopy posągu Daniela. Marcin Luther mówi, przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki. Jest to najbardziej chwalebne zdanie ze wszystkich psalmów. Bóg oświadcza nam, że ten Chrystus i nikt inny poza Nim będzie naszym biskupem i arcykapłanem, który nieustannie będzie wstawiał się za tymi, którzy są Jego. Nie będzie to ani Kajfasz, ani Annasz, ani Piotr, ani Paweł, ani papież, ale Chrystus, tylko Chrystus. Dlatego uciekajmy się do Niego. To Ewangelia. Dobrze powiedziane. Wnikliwość tych reformatorów jest niesamowita. Ci, którzy się z Nim zgadzają,
nazywają się luteranami. Czy oni nadal wierzą? Może są jednostki, które to robią, ale jako kościół i denominacja już w to nie wierzą. Skoro nie, to wyjdźcie z niego, ludu mój, i dołączcie do tych, którzy przestrzegają przekazań Bożych i wiary Jezusa. Kim jest ten Jezus? Kim jest kamień zgorszenia? Był równy Bogu, nieskończony i wszechpotężny. Jest to wieczny i samoistniejący Syn Boży. To czyni go Bogiem. Nie ma innego. Od niepamiętnych czasów. Gdy Słowo Boże mówi o człowieczeństwie Chrystusa w czasie Jego pobytu tu na ziemi, wypowiada się również zdecydowanie na temat Jego praistnienia. Słowo istniało jako byt boski, jako wieczny Syn Boży pozostający w związku jedności z Ojcem. Od czasów odwiecznych był On pośrednikiem przymierza. Był tym, w którym wszystkie narody ziemi, zarówno Żydzi, jak i poganie, miały znaleźć dla siebie błogosławieństwo pod warunkiem, że Go uznają. Słowo było u Boga i Bogiem było ono Słowo. Zanim stworzeni zostali aniołowie i ludzie. Słowo było u Boga i Bogiem było ono Słowo. To biblijne? Biblijne i bardzo jasne. Czy w Biblii Świadków Jehowy zostało to zmienione, aby obniżyć status Chrystusa do istoty stworzonej? Tak. Życie jest w Chrystusie życiem pierwotnym, znikąd niezapożyczonym, niezależnym. 1 Jana 5,12. Ten, kto ma Syna, ma życie. Boskość Chrystusa jest dla wierzących rękojmią ich życia wiecznego. To na tyle ważne, że kiedyś będziemy musieli o tym przypomnieć. Boskość Chrystusa to gwarancja otrzymania życia wiecznego przez wierzących. Ja w to wierzę. Chciałbym, żeby wszyscy uwierzyli, zarówno Żydzi, jak i poganie. Do nas zwraca się słowami: ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem chlebem żywym, ja jestem drogą i prawdą i życiem, ja będę, nie bójcie się. Bóg z nami. Oto rękojmia uwolnienia od grzechu. To cytat z książki Życie Jezusa. Czy te słowa są w Biblii? Tak. Czy Jezus to jestem? Zatem to Jahwe. Pierwszy list do Tymoteusza 3,16. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. To podsumowanie planu zbawienia. Czy we współczesnych manuskryptach zostało to zmienione? Niestety. Czy jest on kamieniem zgorszenia? Tak, nawet w kościele chrześcijańskim. Niesamowite. Kolejny cytat z The Faith and Live By. Chrystus był jedno z Ojcem, ale był gotów ustąpić z pozycji tego, który był równy Bogu. Aby osiągnąć swoje przeznaczenie, miłość do upadłej rasy, stał się kością z naszej kości i ciałem z naszego ciała. Jakże ogromny jest kontrast pomiędzy boskością Chrystusa i bezradnością dziecięcia leżącego w betlejemskim żłobie. Jak możemy pojąć ten ogromny dystans pomiędzy potężnym Bogiem a bezradnym dzieckiem? Czy szatan próbował zabić to bezradne dziecko? Czy mu się to udało? Nie. A jednak Stwórca Światów, ten, w którym była pełnia boskości cieleśnie, objawił się w bezradnym dzieciątku leżącym w żłobie. Dzieciątko to było znaczniejsze niż jakikolwiek anioł, równe Ojcu w chwale i dostojeństwie, mimo że było ubrane w szatę człowieczeństwa. Boskość i człowieczeństwo było złączone w tajemniczy sposób, a człowiek i Bóg stali się jedno. Czy systemy religijne z tym walczą? Zdecydowanie. Nawet w chrześcijaństwie chcą, żeby Jezus znaczył mniej niż sam wieczny Bóg. Mam pewne wydanie Koranu, które na początku zawiera tak uwłaczające stwierdzenia na temat boskości Chrystusa, że przyprawia to o dreszcze. Jest tam napisane, że każdy, kto wierzy w boskość Chrystusa, zostanie zniszczony. Czy on stanowi kość niezgody? Nadal jest kamieniem zgorszenia?
Cytat z The Signs of the Times. Tutaj Chrystus pokazuje im, że chociaż mogliby uznać Jego życie za krótsze niż 50 lat, to jednak Jego boskie życie nie może być liczone według ludzkich sposobów. Istnienie Chrystusa przed Jego wcieleniem nie jest mierzone liczbami. Życie pierwotne, niezapożyczone, niezależne. Mówiłem, że to powtórzę. Boskość Chrystusa jest dla wierzących rękojmią ich życia wiecznego. Albo go przyjmujemy, albo nie. Zadziwiające, jak bardzo szatan stara się na wszelkie sposoby sprawić, abyśmy stracili wiarę w boskość Jezusa. Wtedy nie będziemy mieli na czym się oprzeć, bo uwierzymy w coś zupełnie innego, albo będziemy bazować na czyjejś opinii, a to odsunie nas od Jezusa. Tutaj mamy kolejny cytat. Kto z prawdy jest, słucha głosu mego, powiedział Jezus. Innymi słowy, każdy, kto go naśladuje. Czy te systemy religijne słuchają jego głosu? Nie. Czyli nie są z prawdy. Wypełniał wolę Bożą i zamieszkiwał na wyżynach wiecznej świątyni, więc wszystkie elementy prawdy były w nim i z niego. On był jedno z Bogiem. Przedstawienie Chrystusa i jego ukrzyżowania w każdym dziele misyjnym oznacza więcej, niż ograniczone umysły są w stanie pojąć. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Izajasza 53:5. Kiedyś dyskutowałem o tym stwierdzeniu z ortodoksyjnym Żydem. Strasznie się zdenerwował, kiedy powiedziałem, że to odnosi się tylko do Jezusa. Oni odnoszą to do narodu żydowskiego. Niesamowite, że kiedy wskaże się ludziom w Biblii coś związanego z Jezusem, choćby jego boskość, to wpadają w wielką złość. Są wrogo nastawieni. A czyją wrogość odzwierciedlają? Szatana. Dokładnie. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Chrystus został ukrzyżowany za nasze grzechy, zmartwychwstał, w niebo wstąpił jako nasz orędownik. To nauka o zbawieniu, której musimy się uczyć i której musimy nauczać. To ma być ciężar naszej pracy. Martin, religia pozbawiona Chrystusa prowadzi donikąd. I zawsze jest skupiona na sobie. Odkupiciel świata stoi pomiędzy szatanem a każdą duszą. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pas prawdy. Opasajcie biodra swoje. Ta prawda jest potrzebna. Jeśli nie masz pasa prawdy, spadną ci spodnie. Stajesz się nagi. Nie masz sprawiedliwości Chrystusa. A ci, którzy zrzucą swoje grzechy na Chrystusa przez wiarę w Jego sprawiedliwość, wyjdą z tego zwycięsko. Jako nasz pośrednik, Jezus był w pełni zdolny dokonać tego dzieła odkupienia. Ale za jaką cenę? Bezgrzeszny Syn Boży został potępiony za grzech, w którym nie miał udziału, aby grzesznik przez pokutę i wiarę mógł być uratowany dzięki Jego sprawiedliwości, w której nie miał żadnej osobistej zasługi. Grzechy każdego, kto żył na ziemi, zostały złożone na Chrystusa. Świadczy to o tym, że nikt nie musi być przegrany w konflikcie. Z szatanem. Uczyniono wszystko, aby każdy mógł uchwycić się mocy tego, który zbawi do końca przystępujących przed niego do Boga. Jedne z najpiękniejszych słów, jakie można przeczytać, to otwarte zaproszenie dla każdej osoby na ziemi. Trzeba zaakceptować sprawiedliwość Chrystusa. Sprzeciw wobec tego stwierdzenia jest wręcz niewiarygodny. Inkwizycja była tak skonstruowana, żeby z nim walczyć.
bo chcą, żebyśmy wybrali Kościół i papieża. Trzeba się z nimi zgadzać. A on nadal jest przywódcą świata religijnego. Wszyscy za nim podążają. To znowu Marcin Luther. Będzie mowa o tym wersecie. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Jeśli chce się poznać charakter i chwałę Bożą, trzeba spojrzeć na oblicze Chrystusa. Luther powiedział, główną lekcją i nauką z boskości jest to, że uczymy się dobrze i słusznie poznawać Chrystusa, który jest w niej bardzo łaskawie przedstawiony. Staramy się zjednywać sobie dobrą wolę i przyjaźń ludzi, aby okazywali nam przychylne oblicze. O ileż bardziej powinniśmy zjednywać sobie naszego Pana Jezusa, aby był dla nas łaskawy. Święty Piotr mówi, wzrastajcie w poznaniu Jezusa Chrystusa, tego współczującego Pana i Mistrza, którego wszyscy powinni nauczyć się poznawać tylko z Pisma Świętego, gdzie mówi, badajcie Pisma, one składają świadectwo o mnie. Skoro go odrzucają, to czy dokładnie zbadali Pismo Święte? Nie. Kiedy już się to robi, powinno to być bezinteresowne. Nie możemy czynić tego z egoistycznych pobudek. Pocałujcie Syna, Księga Psalmów, Stary Testament. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, to liczba mnoga. Mówił do Jezusa. Oni twierdzą, że do aniołów. To śmieszne. To nie ma najmniejszego sensu. Marcin Luther ma dużo wspaniałych rzeczy do powiedzenia. Wiem, że się powtarzam, ale trzeba to powtarzać, bo cały świat to odrzuca. Ludzie nie mają czasu czytać. Teraz jest na to czas. Więc przeczytajmy. Jeśli Chrystus nie jest Bogiem, to ani Ojciec, ani Duch Święty nie jest Bogiem. Nasz artykuł wiary mówi, Chrystus jest Bogiem z Ojcem i Duchem Świętym. Od tej chwili miał na sobie wzrok całego świata religijnego. Wielu jest takich, którzy dużo mówią o bóstwie Chrystusa, jak papież i inni. Wypowiadają się jak ślepy o kolorach. Nie mieli o tym zielonego pojęcia. Dlatego, gdy Chrystus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie, to wierzę niezachwianie, że cały Bóg przemawia w niepodzielnej, nierozdzielonej substancji. Dlatego nie przyjmę Boga tych, którzy głoszą, że Bóg nie umarł za mnie na krzyżu. Co o tym sądzisz? Zgadzam się. Toczysz spór z całym światem religijnym. Będę robił to, o co prosi Bóg, a nie to, czego oczekuje świat. Tu stoję, inaczej nie mogę. Pójdę w ślady Marcina. Pismo Święte, a zwłaszcza Święty Paweł, wszędzie przypisuje Chrystusowi to, co On daje Ojcu, a mianowicie boską wszechmoc, aby mógł dać łaskę, pokój sumienia, przebaczenie grzechów, życie, zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i diabłem. Paweł nie ośmieliłby się przypisać Chrystusowi takich cech i atrybutów, gdyby nie był on prawdziwym Bogiem, chyba że chciałby pozbawić Boga czci i oddać ją komuś, kto Bogiem nie jest. Nie można powiedzieć, że daje łaskę, przebaczenie grzechów i zwycięstwo nad diabłem, jeśli nie jest Bogiem. Jezus nie mógłby przyjąć czci, gdyby nie był Bogiem. Nie wspominając o Tomaszu i jego słowach, Pan mój i Bóg mój. Potem cytuje Izajasza. I sam Bóg powiedział, nie oddam mojej czci nikomu. Rzeczywiście nikt nie może dać drugiemu tego, czego sam nie ma. Jezus umarł na krzyżu, ponieważ wszyscy zrozumieli, że podawał się za Boga. Ale dowiódł tego poprzez zmartwychwstanie. Ponieważ Chrystus daje łaskę, pokój, a także Ducha Świętego i odkupuje z mocy diabła, grzechu i śmierci,
Pewne jest, że ma nieskończoną, niezmierzoną, wszechpotężną moc równą Ojcu. Nie można myśleć o innym Bogu niż Chrystus. To jest kamień zgorszenia. Ma nieskończoną, niezmierzoną, wszechpotężną moc równą Ojcu. Nie można myśleć o innym Bogu niż Chrystus. Bóg, który nie mówi z ust Chrystusa, nie jest Bogiem. W Starym Testamencie Bóg związał się z tronem łaski. Było to miejsce, w którym wysłuchiwał, dopóki polityka oraz rząd Mojżesza trwały i kwitły. Podobnie nie będzie wysłuchiwał żadnego człowieka inaczej, jak tylko przez Chrystusa. Zgadzasz się z tym? Oczywiście, to mocne słowa. Powoduje to duży podział, bo to jedyna droga. Jeśli jest jedyną drogą, mamy słuchać tylko tego, co wychodzi z ust Chrystusa. Wielu Żydów biegało w tej z powrotem, palili kadzidła i składali ofiary tu i tam i szukali Boga w różnych miejscach, nie zwracali uwagi na tabernakulum. Tak też dzieje się teraz. Szukamy Boga wszędzie, ale nie szukając Go w Chrystusie, nigdzie Go nie znajdziemy. Jakie to ma znaczenie, Martin, dla systemów religijnych? Stawia je na przegranej pozycji. Marcin Luther miał niesamowitą wiedzę. Przyjął Chrystusa dzięki Słowu Bożemu na długo przed tym, jak przeczytałem te zdania. Ja widzę je po raz pierwszy. Te stwierdzenia nie wpłynęły na moje myślenie, ale utwierdziły mnie w nim. Zgadzam się, dzięki studiowaniu Biblii miałem takie same myśli. Przeczytam teraz coś bardzo smutnego. Martin Luther znowu ma rację, ale niestety coś mu się nie zgadza. Smutne słowa Lutra. Tutaj nadzieje zostały rozwiane, ale jakże przebiegły i potężny musi być diabeł, który potrafi przestraszyć i swoimi ognistymi strzałami odciągnąć serca dobrych, pobożnych ludzi od tego wspaniałego pocieszenia i skłonić ich do innych rozważań o Chrystusie. Do myślenia, że nie jest ich najwyższym kapłanem, ale skarży się na nich Bogu, że nie jest biskupem ich dusz, ale surowym i gniewnym sędzią. Diabeł próbuje wszystkiego, aby przeinaczyć charakter Jezusa. Pan powiedział do Chrystusa: panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Z drugiej strony diabeł twierdzi, że jest księciem i Bogiem świata. Dlatego jest on zaprzysięgłym wrogiem Jezusa Chrystusa i Jego słowa oraz tych, którzy podążają za tym słowem szczerze i bez podstępu. Jeśli podążamy za słowem, mamy kłopoty. Jesteśmy pomiędzy Chrystusem i szatanem. Nie możemy stać po środku, bo zostaniemy zmiażdżeni. Trzeba przyjąć jednego albo drugiego. Niemożliwe jest, aby Jezus Chrystus i diabeł kiedykolwiek przebywali pod jednym dachem. O tym właśnie mówiłeś. Jeden musi ustąpić drugiemu, diabeł Chrystusowi. Żydzi i apostołowie byli przez pewien czas pod jednym dachem, a Żydzi nękali i prześladowali apostołów i ich naśladowców, ale po pewnym czasie sami zostali wypędzeni przez Rzymian. Tak samo luteranie i papiści nie mogą trzymać się razem. Jedna ze stron musi ustąpić, a dzięki błogosławieństwu i pomocy Bożej będą to papiści. Złe wieści dla Marcina Lutra. 500 lat później luteranie skapitulowali i zasiadają na soborach powszechnych. Podpisali nawet wspólną deklarację o usprawiedliwieniu. Jego wyznawcy skapitulowali jako instytucja. Ale w jego kościele nadal są osoby, które podążają jego śladami i akceptują, że Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i żywotem. Jedynym. Oddzielą się od instytucji, które uczyniły Jezusa kimś mniej ważnym niż jest.
Wyobraź sobie wywyższanie autorytetu zwykłego człowieka ponad autorytet Jezusa Chrystusa. Inne religie robią identycznie z nami samymi. Widzieliśmy to na poprzednim wykładzie. Mówią, ty jesteś Bogiem, jesteś boski. Nie do wiary. Kolejny cytat Marcina Lutra. Gniew, który diabeł żywi do Syna Bożego i ludzkości, jest zaciekły i pożerający. Widziałem raz wilka rozszarpującego owce. Kiedy wilk przychodzi do owczarni, nie zjada żadnej, dopóki nie zabije wszystkich. Dopiero potem zaczyna jeść, myśląc, że pożre wszystko. Tak samo jest z diabłem. Myśli, że pochwycił Chrystusa, a z czasem pochwyci także jego uczniów. Ale głupota diabła polega na tym, że nie widzi, iż ma do czynienia z Synem Bożym. Nie wie, że w końcu będzie to jego zmorą. Dojdzie do tego, że diabeł musi bać się dziecka w kołysce. Kiedy tylko usłyszy imię Jezus wypowiedziane z prawdziwą wiarą, nie może zostać. Diabeł wolałby raczej przebiec przez ogień niż pozostać tam, gdzie jest Chrystus. Dlatego słusznie powiedziano, potomstwo niewiasty zmiażdży głowę węża, aby nie mógł ani słuchać, ani widzieć Jezusa Chrystusa. Martin, Chrystus będzie zwycięzcą. Dlaczego nie stanąć po stronie zwycięzcy? W zasadzie on już wygrał. Odniósł zwycięstwo nad szatanem na pustyni i na krzyżu. Teraz przychodzi zabrać swoich. Pokonał go na pustyni i zapłacił cenę za nasze grzechy na krzyżu. Istniejące systemy religijne zaprzeczają obu tym rzeczom. Musimy to zrozumieć. Jeśli nie trzymamy się Jezusa, nasza religia jest daremna. Marcin Luther kontynuuje. Nic nie jest bardziej pewne niż to, że ten, kto nie chwyta Jezusa wiarą i nie pociesza się tym, że Chrystus wziął przekleństwo na siebie za nas, pozostaje przeklęty. Oto cały katolicyzm. Jeśli nie pozwolimy Chrystusowi nieść naszych grzechów, sami będziemy je nieść. Dlatego mają czyściec, można za nie zapłacić. Tylko papież może uwolnić od kary. Co za absurdalny system. Całkowicie zaprzecza historii biblijnej. Im więcej pracujemy uczynkami, aby uzyskać łaskę, tym mniej wiemy, jak uchwycić się Chrystusa, ponieważ tam, gdzie nie jest On poznany i zrozumiany przez wiarę, nie można oczekiwać ani rady, ani pomocy, ani pocieszenia, choćbyśmy torturowali swoje ciała aż na śmierć. Tak było, zanim przyjął Chrystusa jako swojego Zbawcę, umartwiał się. Cytat z książki From Heaven with Love. Przywódcy żydowscy tkwili w rutynie ceremonii i tradycji. Ich serca stały się jak wyschnięte bukłaki. Zadowoleni religią, form i ceremonii, nie mogli stać się depozytariuszami żywej prawdy. I nadal nie mogą. Nie pragnęli, aby do ich religii został wprowadzony nowy element. Wiara, która działa przez miłość i oczyszcza duszę, nie mogła znaleźć miejsca na zjednoczenie z religią faryzeuszy składającą się z ceremonii i nakazów ludzkich. Łączenie nauk Jezusa z ustanowioną religią byłoby daremne. Życiodajna prawda Boża, niczym wino, rozsadziłaby stare, rozpadające się naczynia faryzejskiej tradycji. Dobrze powiedziane. Świetnie. Tak jest do dziś. Wszelkie tradycje muszą zniknąć. Co im pozostało, kiedy odrzucili tradycję? Pozbawione Chrystusa ceremonie i tradycje, które są tak samo bezużyteczne dla zbawienia jak Bóg Hindusów. Wiemy, jak wielu ludzi utknęło w Babilonie z powodu tradycji, bo ich ojcowie czy rodzina byli w tym kościele lub byli jego częścią. Na tradycje trzeba bardzo uważać.
Czy tradycja zaprzecza prawu Bożemu? Tak. Czy Jezus nie powiedział, daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi? Odkładają na bok prawo Boże na rzecz własnych tradycji. Nie tylko odrzucają Chrystusa jako Zbawcę, ale też system Jego rządów i prawo. Kiedy odrzucamy Chrystusa, pozbawiamy się Zbawcy. Kiedy odrzucamy Jego prawo, jesteśmy grzesznikami. Jeśli przyjmujemy Chrystusa, ale nie Jego prawo, to i tak jesteśmy po tej samej stronie, co ludzie odrzucający Chrystusa. Tego nie można rozdzielić. Diabeł może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Religia form i ceremonii nigdy nie przywiedzie dusz do Chrystusa. Zgadza się to ze słowami Marcina Lutra? Bowiem jest to religia samolubna bez Chrystusa. Post czy modlitwa praktykowane z myślą o samousprawiedliwieniu są obrazą w oczach Boga. Mocne słowa, ale to samo przeczytaliśmy w Michałaszu. Uroczyste nabożeństwa religijne, ceremonie, zewnętrzna pokora, imponujące ofiary, wszystko to ma pokazywać, że czyniący te rzeczy uważają siebie za prawych i już powołanych do nieba, lecz wszystko jest tylko zwiedzeniem. Nigdy bowiem nie kupimy zbawienia za nasze własne uczynki. Można ofiarować kozy, owce i byki, można budować świątynie i wychwalać ceremonie, ale to bez znaczenia. Bez Chrystusa to nie ma sensu. Zanim człowiek stanie się wyznawcą Chrystusa w pełnym znaczeniu, musi pozbyć się własnego ja. Gdy je odrzuci, wówczas Pan może uczynić z niego nowe stworzenie. Tylko nowe naczynie może przyjąć nowe wino. Miłość Chrystusa ożywi wierzącego nowym życiem. W tym, który patrzy na Twórcę i dokończyciela naszej wiary, objawia się charakter Chrystusa. Charakter Chrystusa mówi: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Martin, zadam Ci pytanie. Czy światu potrzebne jest prawdziwe odrodzenie? Tak. Nie odrodzenie zbudowane na szumie, świątyniach, Jerozolimie, Izraelu, sionizmie, Fratelli Tutti i tak dalej. Fratelli tutti and whatever. Nie, odrodzenie biblijne. Potrzebujemy odrodzenia prawdziwej wiary. Oto cytat z Wielkiego Boju. Apostoł Paweł mówi, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Jeśli głosisz prawdę, zostaniesz wrogiem ludzkości, na której czele będzie stał papież. Dlaczego więc nie ma obecnie prześladowań? Jedyną odpowiedzią jest ta, że wiele kościołów dostosowało się do świeckich wzorów postępowania i nie wzbudzają żadnych sprzeciwów. Rzeczywiście, religia współczesnych kościołów nie ma czystego i świętego charakteru, którym odznaczała się wiara chrześcijańska za dni Chrystusa i apostołów. Ponieważ wielkie prawdy Słowa Bożego traktuje się obojętnie i tak mało jest w Kościele prawdziwej pobożności, rzekome chrześcijaństwo cieszy się uznaniem świata. Jednak gdy nastanie odrodzenie wiary i mocy na wzór wczesnego chrześcijaństwa, obudzi się duch nienawiści, a stosy prześladowań zapłoną na nowo. Dlaczego ukamienowano Szczepana? Bo głosił, że Chrystus to jedyna droga. Dlaczego Piotr trafił do więzienia? Również dlatego. A dlaczego Paweł został ścięty? Z tego samego powodu. Objawienie 17:12. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Narody świata będą żyły w zgodzie z papiestwem. Czy papież nie wybiera się teraz na szczyt klimatyczny? Pierwszy raz osobiście.
Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Kiedy oddają moc i władzę zwierzęciu, odrzucają kamień. Staje się on dla nich kamieniem zgorszenia. Odrzucają fakt, że on jest drogą, prawdą i żywotem. Niestety to wyklucza ich z planu zbawienia. Kościół papieski nigdy nie wyrzeknie się swych pretensji do nieomylności. Wszystko, co uczynił, prześladując tych, którzy odrzucili jego nauki, uznaje za dobre i czy nie powtórzyłby tych samych czynów, gdyby się do tego nadarzyła sposobność? Niech ludzie tylko usuną ograniczenia nałożone przez prawo świeckie i pozwolą Rzymowi odzyskać jego pierwotną potęgę, a natychmiast okaże swe prawdziwe oblicze tyrana i prześladowcy. Czy nie powiedział, że fundamentaliści, którzy wierzą w Biblię w obecnej formie, są zmorą i powinni zostać usunięci ze społeczeństwa? W dodatku chcę, żeby ONZ miała większą władzę w zakresie praw i tego typu spraw. Chcą odzyskać tę władzę. To dzieje się właśnie teraz. Biblia mówi, pocałujcie syna, byście nie zginęli. Choć wiara tak bardzo podupadła, są jeszcze w wielu kościołach prawdziwi naśladowcy Jezusa. Cały świat pragnie czegoś więcej niż tego szumu, ceremonii i wojny o zniszczoną infrastrukturę. Dobrze powiedziane. W wielu kościołach są ludzie, którzy szukają światła wśród tej ciemności. Nim Pan przyjdzie po raz ostatni na ziemię, by sądzić ludzi wśród Jego wiernych, nastąpi powrót do pierwotnej pobożności, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich. Duch Święty i moc Boża zostaną wylane na Jego dzieci. W tym czasie wielu porzuci te kościoły, w których umiłowanie świata zajęło miejsce miłości do Boga i Jego słowa. Wielu, zarówno duchownych, jak i świeckich, z radością przyjmie wspaniałe prawdy, które Bóg kazał zwiastować, by przygotować ludzi na powtórne przyjście Pana. Martin, apeluję do kościołów chrześcijańskich. Wróćcie do korzeni. Teraz. Nie będzie lepszego momentu. Nadchodzi koniec. Nasze przesłanie nie zmieniło się od tego, co Piotr powiedział w dniu Pięćdziesiątnicy. Oskarżył Żydów o to, że prześladowali i zabili sprawiedliwego. My musimy zrobić to samo. Musimy powiedzieć światu, że ten, którego odrzucili, kamień zgorszenia, to jedyna droga do zbawienia. Wtedy możemy powiedzieć tak. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Żyjemy tuż przed przyjściem Chrystusa. Nadszedł czas, aby Go przyjąć. Nie będzie lepszego momentu niż teraz. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, świat dąży do zniszczenia. Z niesamowitą prędkością zmierza ku przepaści. Ty wyciągasz do niego ręce, tak jak 2000 lat temu, i mówisz, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, a ja wam dam ukojenie. Jesteśmy obciążeni, potrzebujemy tego ukojenia. Pomóż nam przyjąć sprawiedliwość Chrystusa i zaakceptować, że nie ma innej drogi do zbawienia, jak tylko przez ten kamień zgorszenia, który został odrzucony 2000 lat temu i który większość dzisiaj ponownie chce odrzucić. Modlę się, abyś dał nam mądrość i moc Ducha Świętego do podjęcia właściwej decyzji. W imieniu Jezusa. Amen. Wychwalajmy naszego prawdziwego Zbawcę, Jezusa Chrystusa, za Jego łaskę i miłosierdzie i przywilej pracy w Jego winnicy, by docierać do dusz dla Jego rychle nadchodzącego Królestwa.